ale przyjdziesz później jeszcze. Przyjdę, ja tu no. Dopiero wpadłem, ja dzisiaj mam czas do 6. Spadają goście z Polski. Z tym człowiekiem spróbujemy potem jeszcze pogadać. Pewnie nie wiecie, kto to jest, a to jest człowiek legenda. A tu mamy jakiegoś przypadkowego przechodnia. Nie, mi już się mózg gotuje od tych targów. Naprawdę tyle fajnych rzeczy. Panowie Strulow. Mikrofon ma tylko Janek, bo chyba, że wam oddam swój. Dobra, opowiadajcie, co na targach, co fajnego. Przypniemy drugi. Z fajnych rzeczy na targach taka marka Trull of Cycles, przyjechali z Polski, nieznana jeszcze chyba. Miejmy nadzieję, że wypłynie na szerokie wody. Hit, że to są wasze pierwsze targi w życiu, tak jak chłopaków wtedy, a targi są tak dojebane. Nie, a no. Może po mnie nie być pewnie słychać. Tak. Zrobisz napisy. Nie no, co tu jest fajnego, to jest wszystko fajne. Tutaj tak. Jakby nie można... Ja nie wiem, co jest moje ulubione. Nie jestem w stanie powiedzieć. No, na każdym stoisku. Na każdym stoisku jest tyle detalu, tyle pracy włożonej w te rowery, tyle koncepcji. Każdy chce tutaj się pokazać od najlepszej strony, więc... Różnorodność jest po prostu na takim poziomie, że no, ciężko wybrać jedną rzecz, no bo jakby wszystko jest po prostu z odległych biegunów. No, tytany, druki, wszystko najlepsze. No, więc jakby szczególnie chyba dla Janka jest tutaj mnóstwo zajawki, bo wiem, że ty śledzisz wielu z gości, którzy tutaj są z zagranicy. No, tak, no to jest dla mnie to jest takie miejsce, gdzie znam wszystkich, ale nie znam nikogo, bo nigdy nie widziałem ich na żywo, więc teraz znajomości z Instagrama gdzieś się materializują i poznajemy twarze i zbijamy piony. Fajne, to jest fajne odczucie, jakby ludzie, którzy po prostu cały czas widzisz ewentualnie ich dłoń, nie masz pojęcia, czy jak to wygląda, ile ma lat, czy jest w ogóle no nic. Nagle po prostu wizualizujesz sobie tego człowieka na dzień dobry. Przed chwilą właśnie tak, uścisnąłem dłoń jakiegoś człowieka, nie wiedziałem, kto to jest, ale sekundę później się okazało, że Jacek Orłowski, ja totalnie chciałem pana poznać, więc mega fajnie. No. A jeśli chodzi o rowery, no to tutaj każdy rower jest 1000 razy fajniejszy niż każdy produkcyjny carbon, który możecie znaleźć w każdym sklepie rowerowym. No i to jest niesamowite, ile można wycisnąć z tak prostej, niby klasycznej konstrukcji jak rower, szczególnie, że są tutaj ramy budowane w większości z klasycznych, okrągłych rurek. Niby zero fajerwerków, ale trochę kreatywności i naprawdę te rzeczy są niesamowite. Mega panowie, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia mam nadzieję w jakimś dłuższym odcinku. Hej! Cześć! Hello.